Magda Bochenek, witam Państwa serdecznie. Tym razem z nieco innego miejsca niż studio telewizji Skorpion. Znajduję się w domu księdza kanonika Andrzeja Godlewskiego. Witam Państwa serdecznie i księdza, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj z okazji 25-lecia, które w tym roku obchodzi ksiądz kanonik Andrzej Godlewski. To powołanie, które 25 lat temu się narodziło, trwa do dziś i można powiedzieć, że z błogosławionym skutkiem, proszę księdza. Od 16 lat w naszej parafii, parafii Krzyża Świętego, mówię w naszej, ponieważ ja należę do tej parafii, dlatego jest mi niezmiernie miło dzisiaj tutaj na tej fotelu siedzieć i z księdzem rozmawiać. No właśnie, zacznijmy od pewnego. Ja tu przyznam się szczerze, że przed programem chwilę już z księdzem porozmawiałam i pokazał pewien dokument, który dostał te 25 lat temu, to jest zawiadomienie, które tak dzisiaj bardzo sympatycznie wygląda. Pamięta ksiądz ten dzień, kiedy to zawiadomienie przyszło do księdza rąk? Powołanie powstawało troszeczkę wcześniej, ponieważ rzeczywiście obchodzę w tym roku, dzisiaj 28 maja, 25-lecie święceń kapłańskich. Natomiast 6 lat wcześniej otrzymałem takie zawiadomienie. Jakoś tak niewiele pamiątek mi pozostało z tamtych czasów, ale właśnie taka koperta z tym powiadomieniem. Wielmożny pan Andrzej Godlewski, zaadresowany na adres Augustowski, gdzie wtedy mieszkałem razem z rodzicami. I zawiadomienie treści: Szanowny Panie, uprzejmie powiadamiam, że Pan został przyjęty na pierwszy rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Rozpoczęcie zajęć w naszej uczelni rozpocznie się 6 września bieżącego roku. Przyjazd do godziny 18. Proszę zabrać ze sobą kołdrę, poduszkę, dwie zmiany pościelowe, bieliznę osobistą i przybory toaletowe. Podpisał ówczesny wicerektor seminarium, a dzisiaj ksiądz infuat Jan Słowianiuk. Tyle lat temu, proszę księdza, ale właśnie jak ksiądz wspomniał, to powołanie zaczęło się wcześniej. Co się stało, że zdecydował się ksiądz na taką drogę życia? Tak jak powiedziałem, pochodzę z Augustowa. Urodziłem się w rodzinie o takich tradycyjnych wartościach religijnych. W każdą niedzielę i święta rodzice wyprawiali, czy razem chodziliśmy do kościoła. Od klasy pierwszej szkoły podstawowej byłem ministrantem. Potem, gdy podrosłem, w szkole średniej jeździłem na rekolekcje oazowe. W tamtych czasach to było bardzo wielkie i ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka, ponieważ nie było wiele książek religijnych, nawet Pismo Święte było trudno zdobyć. Dlatego też takie rekolekcje 15-dniowe oparte na różańcu świętym, czyli tych tajemnicach wszystkich, pokazywało to rok liturgiczny. Człowiek bardzo wiele chłonął, nie tylko z lekcji religii, nie tylko z kazań. Te rekolekcje były czymś ważnym. I wydaje mi się, że to sprawiło, że właśnie żyjąc w takich warunkach, to powołanie wzrastało. Bardzo lubiłem jeździć, do tej pory lubię jeździć do sanktuarium Studzieniczna, skąd to jest parafia mojej mamy. Gdy byliśmy na wakacjach u dziadków, u wujków, to bardzo często jeździliśmy do Studzienicznej. Tam panuje specyficzny mikroklimat, gdzie można, gdy nie ma tych wielkich jakichś uroczystości, gdy samemu się pojedzie, to obcowanie z przyrodą, modlitwa w kościele czy w kaplicy na wyspie sprawia, że człowiek jakoś tak ma czas na wiele przemyśleń. Tam dzieją się cuda. I to właśnie tam mogło to powołanie się narodzić? Mogło, bo w ostatnich latach szkoły średniej to jeździłem tam, każde wakacje tam spędzałem na rekolekcjach oazowych, a też i w ciągu roku tak indywidualnie też lubiłem tam przebywać. Czy była jakaś osoba, która właśnie pomogła na tą ścieżkę księdza skierować? Myślę, że to jest szereg osób, które sprawiły, że jakoś tak zafascynowałem się tą drogą. To byli moi księża prefekci, którzy uczyli mnie religii. Ksiądz Jan Kibis, który jest tam w Mąkiniach, gdzieś tam też w Puszczy, gdzieś niedaleko Wigier. Bardzo szacowny kapłan, prosty, prostolinijny. Zaskakiwał mnie swoją otwartością, gdy trzeba było zrobić jakąś dekorację, czy bożonarodzeniową, czy wielkanocną, to brał mnie do pomocy i bardzo mnie fascynowała ta postać. Ale też no, jakoś tak, nie wiem, też chyba środowisko rodzinne. Właśnie jak rodzice zareagowali w momencie, kiedy się dowiedzieli, że ksiądz chce wstąpić do seminarium?
No, muszę powiedzieć, że rodzicom nie powiedziałem o tym, że chcę wstąpić, a oni pewnie przeczuwali. Natomiast gdy pomyślałem o tym, że muszę powiedzieć, że powinienem powiedzieć, że już złożyłem dokumenty, że zostałem przyjęty, to po prostu ogarniał mnie jakiś taki paniczny śmiech, bo nie wiem dlaczego. Tak to mama dowiedziała się chyba od księdza już świętej pamięci Adama Grodzkiego, który powiedział: Andrzej złożył dokumenty do seminarium w Łomży. I mama tego tak powiedziała: słuchaj, ty powiedz, co ci trzeba, to ci przygotujemy, bo potem jakoś tak, no wiesz, żebyś nas nie zaskoczył. No i tak, no pewnie byli szczęśliwi, ale był taki, taki czas w czasie studiów, kiedy miałem ogromne wątpliwości, czy dalej iść tą drogą. I co się wtedy dzieje? No wtedy taka jakaś też przypadkowa, bo to stało się w czasie takiej smutnej uroczystości zmarł dziadek i pojechałem ten pogrzeb, rozmawiałem z mamą i mówię, że mam wątpliwości, czy to jest moja droga. I wtedy byłem zaskoczony, że wydawało mi się, że mama powinna mnie namawiać, że tak, to tak, oczywiście. Okazało się, że nie, że mama powiedziała, że jeżeli masz wątpliwości, to musisz sam zadecydować, czy iść dalej, czy nie. Mówi po prostu, jeżeli masz wątpliwości, nie brnij dalej, ale musisz sam rozważyć. Mówi, nie pytałeś się nas, czy powinieneś iść do seminarium? Dzisiaj nie potrafimy ci powiedzieć, czy powinien zrezygnować. Mówi, decyzję musisz podjąć sam. Mówi, ale gdybyś zrezygnował, to ci pomożemy, tak jak zresztą moim braciom i siostrze, w życiu, jak to mówią, się ustawić. No, naprawdę pewne jakieś takie ważne chwile się wtedy wydarzyły, że podjąłem tę decyzję, że powinienem iść dalej. I po tych 25 latach, plus te jeszcze 4 lata w seminarium, w których wtedy jeszcze trwałem, muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym. Nigdy nie żałowałem tego, że stałem księdzem. Zawsze ta praca mnie fascynowała, fascynuje. I muszę powiedzieć, że nie powiem, że wszystkie dni były piękne. Nie powiem, że wszystkie dni były trudne. Tak jak w życiu się przeplatały, były chwile piękne i chwile trudne. I to sprawia, że po prostu no, to życie jest piękne. No, naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, że jestem księdzem, że jestem proboszczem tej parafii Krzyża Świętego. Tym bardziej, że rolą księdza jest posługiwanie tak naprawdę drugiemu człowiekowi, słabszemu człowiekowi można powiedzieć. I jak się ksiądz w tej roli odnalazł? Czy nie miał ksiądz właśnie często takich chwili słabości, kiedy słyszał ksiądz o czyichś tragediach, o czyjejś biedzie? Czy nie miał ksiądz dość bycia powiernikiem tych cudzych myśli i tragedii? Bywały takie chwile, bo bywały takie chwile, że ktoś przychodził do kancelarii i mówił o swoich trudach życiowych, o swoich problemach. I gdy przedstawiał je, ja stawałem się bardzo jakiś mały, bo wiedziałem, że każdy, kto przychodzi do mnie, to oczekuje do mnie jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. A ja nie wiedziałem, jak można pomóc takiemu człowiekowi. I czasami bywało tak, że ktoś tam przychodzi i mówi, no ksiądz rozumie, jest tak i tak. Ja zawsze staram się nie tylko jednej strony wysłuchać, ale i tej drugiej. I wtedy mówię, proszę księdza, zapraszamy do siebie. I ta droga do tej rodziny była bardzo długa. Ja dużo się modlę przed takimi spotkaniami, a najwięcej do Anioła Stróża, bo czasami bywa tak, że brakuje mi słów, brakuje mi pomysłów, a mój Anioł Stróż z osobą, do której idę aniołem stróżem, oni czasami załatwiają między sobą te sprawy. Wystarczy tylko pójść i zabrać ze sobą anioła stróża. I polecam też taką... Gdzie jest ulubiona modlitwa księdza? Jedna z, ale tak, tak. To jest taka bardzo prosta, którą być może dziadkowie nauczyli, czy rodzice. Wydaje się, że się zna od zawsze, ale to jest bardzo ważna modlitwa i każdy, kto jakoś tak sercem podejdzie do niej, to gwarantowane, że anioł stróż załatwi wiele spraw za mnie. A czy jest coś, co ksiądz pamięta takiego bardzo humorystycznego, jeżeli chodzi o seminarium? Bo rozumiem, że oprócz tych no, takich cięższych chwil są również takie, które warto zapamiętać, gdzieś tam w głowie zostają i często się do nich wraca. Jeżeli chodzi o seminarium, to seminarium zawsze kojarzy mi się z domem. Moim drugim domem, czy po prostu domem. Bardzo lubiłem być w seminarium.
I tutaj muszę powiedzieć, że niekoniecznie wykłady, czasami te trudne wykłady z filozofii, czy jakieś takie wykłady, które sprawiały, że trzeba było się dużo uczyć, nie egzaminy, nawet nie praca fizyczna, bo wtedy w tamtych czasach budowaliśmy seminarium. Była stara część. I tutaj jak wczoraj się z kolegami spotkaliśmy na obchodach tego jubileuszu, to właśnie byliśmy w domu, gdzie żeśmy naszymi rękami, razem z naszymi przełożonymi, kopaliśmy ławy fundamentowe. I to jest dla mnie taki wielki zaszczyt. Ale ta atmosfera, która panowała wśród kolegów, wśród profesorów, to odcięcie nawet od świata, bo nie można było mieć ani radia, telewizor też oglądaliśmy tylko jakieś tam sporadycznie, ale ta atmosfera zawsze jakoś tak, słowo seminarium kojarzyło mi się bardzo dobrze i bardzo lubiłem tam zawsze wracać. 16 lat temu przybył ksiądz tutaj do Łomży, do parafii Krzyża Świętego. Od samego początku jest ksiądz proboszczem w parafii Krzyża Świętego? Tak, pani redaktor, tylko że na moje 25 lat kapłaństwa ja 24 lata spędziłem właśnie tutaj w Łomży i w tym środowisku. A wcześniej właśnie przed 16 lat? Rok czasu byłem w Czerwinie. W parafii Czerwin jest to taka parafijka między Ostrołęką a Ostrowią Mazowiecką pośrodku. Byłem tam rok czasu i też pamiętam, mile wspominam, bo to były te pierwsze początki, pierwsze sakramenty, pierwsze pogrzeby jakieś takie też trudne, bo pamiętam mój pierwszy dzień w parafii, w nocy zginęli dwaj chłopcy, którzy rozbili się na motorach w moim wieku i wtedy, kiedy stałem nad ich trumną, to myślę sobie, co powiedzieć tej matce, ojcu, rodzinie, przecież to dopiero zaczyna się życie. Więc rok czasu byłem w Czerwinie. Potem przyszedłem tutaj do Łomży, do parafii Bożego Ciała, parafii, która budowała się, gdzie nie było drogi. Jak padał deszcz, to trudno było dojść czy wyjść. Ale ta atmosfera, która też tam panowała dzięki księdzu prałatowi Ferdynandowi Gryszce, to też bardzo dobrze mi się tam kojarzyło, bardzo dobrze mi się tam pracowało. Tam właśnie ta młodzież, dzieci, rodzice, przedstawienia teatralne, wyjazdy wakacyjne, to sprawiało, że jakoś tak dużo jakoś tak pracując z dziećmi, potem okazało się, jak mi zlecono dokończenie budowy kaplicy i stworzenie parafii, tutaj ośrodka duszpasterskiego, to zobaczyłem, że mam wielu takich, którzy mi pomagali, bo gdziekolwiek się poszło do urzędu i tak dalej, a proszę księdza, to moje dziecko było z księdzem w tym i w tym roku w lesie, a to moje było gdzieś tam w Tyszkach nad Borach. I to bardzo łatwo było wtedy budować tą parafię Krzyża Świętego. No właśnie i dzisiaj mamy prawdziwą świątynię. Mamy kościół, który co prawda jeszcze pewnie trochę rzeczy jest w nim do zrobienia, ale na przestrzeni tych kilku lat aż niewiarygodne jest to, jak to wszystko tutaj wygląda. Skąd siła, którą ksiądz wziął, żeby tą parafię aż w taki sposób rozwinąć? Dziękując za 25 lat kapłaństwa, dziękuję Panu Bogu też właśnie za ten czas budowy, bo ja nigdy nie czułem się budowniczym, nigdy nie czułem się menadżerem. Ja zawsze miałem taki obraz księdza, który jest z ludźmi. Ja byłem młodszy, byłem z dziećmi, starszy, z młodzieżą. Teraz tym moim środowiskiem to są ludzie dorośli i emeryci i z nimi się czuję najlepiej. Ale rzeczywiście przyszedł moment, kiedy biskup mówi, trzeba budować parafię, trzeba budować kościół, dom parafialny. I wtedy też, panie redaktor, skąd siły? Siły na pewno od Pana Boga, bo to, co się stało tu w Krzyżu Świętym, to nie jest moja zasługa. To jest sukces chyba wielu ludzi, mnóstwa, którzy chcieli tutaj być, którzy chcieli być przy mnie, razem ze mną. I ja ani nie umiem śpiewać, ani nie umiem mówić kazań, ani po prostu jestem takie trochę bez talencie. I ci wszyscy ludzie, którzy przyszli i każdy swój talent jak rzucił na swoją szalę, to jest parafia Krzyża Świętego. A ja tutaj się trochę nie zgodzę, ponieważ przecież księdza w Łomży jest kilka ośrodków kultury i ja mam wrażenie, że Centrum Katolickie, parafia Krzyża Świętego może śmiało powiedzieć, że jest również ośrodkiem kultury. Że tutaj odbywają się takie rzeczy, które zrzeszają nie tylko parafię, ale ludzie z całej Łomży. No, myślę, że tak, ale to nie jest moją zasługą, tylko ludzi, którzy tutaj pracują, bo ja też korzystam z Centrum Katolickiego, czasami tam bywam, czasami korzystam z sal na jakieś spotkania,
Ale tutaj na przykład tak, gdy rozpoczynaliśmy, to już mówiłem kilkakrotnie, ktoś nam przyszedł, mówi, przeksiędza, robimy szkołę, zróbmy szkołę rodzenia. Dla mnie to było czymś zaskakującym. Czy to wypada? O co tu wszystko chodzi? Ja nie wiedziałam. Tam jakiś proboszcz spod Łomży mówi, co ten Godlewski robi? Porodówkę otwiera? Mhm. Po prostu dla mnie to było czymś jakimś takim niezrozumiałym. A dzisiaj wiem, zresztą bardzo szybko się przekonałem, że to jest piękna sprawa. Kobiety, małżonkowie, którzy oczekują dziecka, narodzin dziecka, przygotowują się właśnie tutaj na przyjęcie tego pięknego daru, jakim jest życie, nowe życie. I gdy są spotkania organizowane z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy Dnia Dziecka, to są najpiękniejsze spotkania, jak przychodzą już ci małżonkowie, którym się dziecko urodziło, ci, którzy oczekują, którzy są w trakcie tych szkoleń, kursu tego. To jest piękne. Właśnie nasze centrum jest coś takiego, że przygotowuje od chwili tej, kiedy oczekują na to życie, poprzez spotkania z dziećmi na Scholce, grupą teatralną, młodzieżową grupą, jakieś tam są ćwiczenia, no rzeczywiście taka szeroka skala, ale to my tutaj nie chcieliśmy robić jakiegoś ośrodka kultury, tylko poprzez te wszystkie spotkania chcieliśmy przyciągnąć ludzi bliżej Kościoła, że Kościół to nie tylko nabożeństwa, długie modlitwy, ale to też radość spotkania. A z jakiej inicjatywy ksiądz jest najbardziej zadowolony, która tutaj w parafii Krzyża Świętego miała bądź ma miejsce? Powiem tak, gdyby zapytać się moich wikariuszy, moich kochanych współpracowników, którzy mnie wspierają i pomagają, to właśnie są wikariusze, to są emeryci, którzy spowiadają, którzy też nas wspierają, jeszcze już trochę wolniejsi, ale też bardzo ważną rolę tutaj odgrywają osoby świeckie, animatorzy. I gdyby ich zapytać, to powiedzą tak, proboszcz ciągle chodzi zdenerwowany, ciągle mu się coś tam nie podoba i nie ma inicjatywy, która jest najlepsza czy najgorsza. Ja jako proboszcz cieszę się każdą nową inicjatywą, każdym nowym pomysłem. Jestem otwarty na wszystko. Spotykam się z ludźmi, którzy mówią, a to jest źle, czy tamto jest źle. Proszę, powiedz, co zrobić, żeby było dobrze. Bo to, że jest niedobrze, czy czegoś nie ma, no to fakt. Ale jestem otwarty na to, że jeżeli chcecie, żeby coś było, proszę bardzo, zorganizujcie. I rzeczywiście takie pomysły są różne. Tutaj jak byli też wikariusze, którzy jakieś takie, no tutaj muszę powiedzieć o księdzu Krzysztofie Jurczaku, dyrektorze radia, który tutaj rozpoczynał, no to rzeczywiście to taki wulkan pomysłów. I żeśmy, można powiedzieć, że razem zaczynaliśmy. I on z tymi pomysłami wyskakiwał, a ja tak musiałem to wszystko przeanalizować, czy nam wystarczy pieniędzy, czy nam wystarczy sił, czy to będzie można kontynuować. I byłem taki trochę zachowawczy. I czasami żeśmy nawet się spierali, czasami jakoś tak nerwowo do siebie się odnosili. Ale to był chyba najpiękniejszy taki czas tego budowania, tego wzrostu. A teraz gdzieś tam w Łapach, będąc proboszczem i dziekanem, no, realizuję te swoje pomysły. I bardzo pięknie mu to idzie. Ja trochę tak spokojnie, ale cieszę się każdą nową inicjatywą i mówię, czy to moi współpracownicy, czy ludzie świeccy, to... Czyli można powiedzieć, że ksiądz jest głową czy szyją parafii Krzyża Świętego? Ja jestem kimś, kto na pewno decyduje o wszystkim, a zwłaszcza o finansach, które tutaj jakoś tak wpływają. Sami wiemy, ile na tą tacę rzucamy i tak dalej i trzeba naprawdę kilka razy się zastanowić, na co te pieniądze wydać. Dlatego też mamy Centrum Katolickie, mamy Kościół w takim stanie. To właśnie dzięki ofiarności naszych wiernych. Natomiast no, ja decyduję o pewnym takim kształcie. Dużo mnie nauczył właśnie Ferdynand Gryszko, u którego tam byłem przez 6-7 lat. I pamiętam te pierwsze miesiące, kiedy u niego zaczynałem, to bardzo szybko żeśmy ustalili, kto co robi. Mhm. Mówi, to robi proboszcz, to robi wikariusz. I powiedział mi tak, będziesz proboszczem, będziesz robił po swojemu. Dzisiaj ja jestem proboszczem, więc robimy tak i tak. Mówię też to swoim wikariuszom. Dzisiaj, kiedy jestem proboszczem, widzę, mam taką wizję parafii. Natomiast kiedy wy będziecie proboszczami, to będziecie robili po swojemu. Cieszę się bardzo, że ci, którzy tutaj byli, którzy pracowali, przyjeżdżają, odwiedzają
i wspominają, że to były takie lata piękne, czy najpiękniejsze, czy takie sobie, ale po prostu no, cieszę się, że czegoś tutaj się mogli nauczyć. Na księdze kolanach leży Biblia. To jest również szczególny egzemplarz. Tak, to jest szczególny egzemplarz i muszę powiedzieć, że dostałem go w dniu mojej pierwszej mszy świętej. Otrzymałem ją, tę Biblię, od mego kaznodziei prymicyjnego. Kaznodzieja prymicyjny to jest też taka szczególna postać. Prosi się go o to, aby powiedział kazanie w czasie tej pierwszej mszy świętej. Tu mam również tekst tego kazania, który ma 25 lat. Jest to taki drogowskaz. Czego oczekują ludzie o tym, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, że trzeba się modlić o kapłanów, o dobrych kapłanów. Jest też kilka słów takich końcowych zdań, bardzo osobistych. Kierował je ksiądz Tadeusz Bronakowski. Potem prałat, dzisiejszy biskup pomocniczy naszej diecezji, zacytował Jana Pawła II, dzisiaj błogosławionego. I są to słowa, które są takim drogowskazem dla mnie, były przez te 25 lat. Które przyświecają przez te 25 lat. Tak, i pozostaną. Jest to list do kapłanów, który skierował Ojciec Święty w Wielki Czwartek któregoś tam roku. Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy pełnego sensu swego kapłaństwa i kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który tutaj, kurczę, okulary by się już przydały, bo nie mam. No, po 25 latach to może już i literki zanikają w Biblii, no, więc... No tak. Ale to są właśnie słowa, często które... Często jak ksiądz czyta? Żeby przypominać sobie o tym swoim drogowskazie? Często nie, ale pamiętam, że kapłan powinien być z ludźmi i dla ludzi. I to jest najważniejsze. Zaraz patrzę troszeczkę dalej, niż widzą pewnie kamery. Natomiast mój wzrok sięga proboszcz roku 2004. To chyba właśnie o czymś świadczy to, co przed chwilą ksiądz powiedział. Jest ksiądz dumny z tego wyróżnienia, bo po prawej stronie jest ten tytuł przyznany przez Katolicką Agencję Informacyjną oraz redakcję programów kościelnych TVP, a po lewej stronie jest właśnie błogosławieństwo papieża Jana Pawła II, błogosławionego Jana Pawła II. I podpisane przez Jana Pawła II otrzymałem to błogosławieństwo w dniu moich imienin w 2004 roku. Dla mnie to jest... bardzo ważne. Natomiast czy jestem dumny, czy cieszę się? Myślę, że po latach bardzo nawet, ale nie jest to sukces mój. Powiem tylko tyle. Pierwsza edycja proboszcz roku odbyła się w roku 2000. Nasza parafia została zgłoszona w roku 2004. Ja słyszałem o tej pierwszej edycji i też byłem trochę taki zafascynowany, bo co nieco przeczytałem, co księża proboszczowie robią w swojej parafii, czy też co się dzieje w parafiach. I myślę wtedy, fajny pomysł. Jakoś tak wyszło niechcący, że nasza parafia, bo tak to określam, została zgłoszona do proboszcz roku 2004. Wtedy tak sobie pomyślałem, znowu może być tak, że jakieś zazdrości, jakieś po prostu mogą się wytworzyć. Nie myślałem o niczym więcej, tylko o tym. I gdy chyba to była Wielka Sobota, czy Wielki Czwartek, dostaliśmy zawiadomienie, że znaleźliśmy się w półfinale tego konkursu. A potem już tak poszło, że nasza parafia wygrała, bo to nie proboszcz, tylko parafianie tworzą parafię. I nasza parafia została założona jako wspólnota małych wspólnot. Że wiele jest takich właśnie, naszą parafię tworzy wiele takich małych wspólnot, grup, które tutaj działają. I z tego cieszę się, że praca tych wszystkich ludzi, praca wikariuszy, tych, którzy byli, którzy są, została doceniona. Że ci ludzie zostali doceni za swoją pracę, bo my nie wiedzieliśmy, jak tutaj robić to centrum katolickie, jak je zapełniać, jak je... Można było jedynie krytykować, słyszeć słowa krytyki i tak dalej, że to nie tak, może tak, że tutaj... No po prostu byliśmy pierwsi.
I to zostało docenione i tym się cieszę. Zresztą słów jest więcej, ale jeżeli już mamy te 25 lat posługi, to czy ten rok 2013 będzie jakiś szczególny dla parafian Krzyża Świętego? O jakich inicjatywach, właśnie o jakich spotkaniach możemy teraz powiedzieć? Zaplanowałem cieszyć się swoim kapłaństwem, swoim jubileuszem w czasie parafianego festynu. Ten festyn odbywa się co roku. Jest to organizowane z okazji Dnia Dziecka, z okazji rocznicy powstania parafii, z okazji taki festyn rodzinny. A w tym roku doszło jeszcze mój jubileusz i tak jak to piękne chwile świętuje się w rodzinie, tak i ja w rodzinie parafialnej. Jeżeli ktoś zechce przyjść i poradować się razem, to będzie mi bardzo miło. Od kilku lat na nasze konkursy Hanki Bilickiej przyjeżdżają Andrzej Zaborski, Krzysztof Dzierma i gdy oni dowiedzieli się o tym jubileuszu, mówię, wszystko odkładamy, przyjeżdżamy. Także, że jestem zaszczycony, że zaszczycą swoją obecnością właśnie i proboszcz, i komendant z Królowego Mostu. Kiedy zapraszamy? Zapraszamy 9 czerwca, w niedzielę, na mszę świętą o godzinie 16, którą odprawi ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przyjaciel chyba naszej parafii, bo on tutaj dużo włożył pomysłów, pilnował, żebyśmy te pomysły realizowali, i był takim dobrym duchem. Teraz z racji, że jest biskupem, to ma o wiele większe pole działania i trudno tutaj się spodziewać, że go tak często będziemy gościć, ale 9 czerwca o godzinie 16 będzie przewodniczył mszy świętej, powie kazanie i potem zapraszam na takie parafialne biesiadowanie. Sam jeszcze nie wiem, co tam będzie, ale mam nadzieję, że będzie wesoło. Jak co roku będzie bardzo wesoło. Już tak na koniec proszę księdza, o czym marzy proboszcz Krzyża Świętego? O czym marzę? Zawsze chciałem pracować z ludźmi i dla ludzi. I cieszę się bardzo, że już powoli te sprawy budowlane się stabilizują. Zostały bardzo jakieś tam drobne rzeczy, gdy nazbieramy pieniążki, czy jakieś mamy jakieś perspektywy zebrania tych pieniędzy, to robimy jakieś takie te sprawy budowlane. W tym roku udało nam się pomalować, zostały jeszcze kopuły, jeszcze otoczenie, jeszcze wyłożenie schodów jakimś kamieniem. To są ważne sprawy, ale nie, takie po prostu, które zrealizuję. Które zrealizujemy kiedyś. Natomiast zawsze było ważną sprawą dla mnie to spotkanie z drugim człowiekiem. Chciałbym bardziej jakoś tak dotrzeć do młodzieży. To mnie bardzo niepokoi, że ta młodzież gdzieś tam po prostu gdzieś tam chodzi swoimi drogami, nie zawsze tymi dobrymi. To jest ból też i wielu rodziców, którzy ubolewają nad tym, że jakoś ta młodzież schodzi na złe drogi. I chciałbym tutaj właśnie jakoś tak w sposób szczególny, żeby jeszcze bardziej jakoś tak zająć się dziećmi, młodzieżą, ale też i całymi rodzinami. Czy tutaj ksiądz w tym mieszkaniu właśnie skupia myśli i próbuje ten plan na kolejny dzień sobie tutaj wdrażać? To jest taki pokój, do którego klucze mają wszyscy. Moje prywatne jakieś pokoje, pokój, sypialnia, łazienka, to są za tymi drzwiami. Natomiast tutaj spotykamy się wszyscy na tak zwaną kawę. Po śniadaniu przychodzimy tutaj, kancelaria jest obok i czekamy, kto przyjdzie do kancelarii, żeby w jakiś sposób to obsłużyć, ale tutaj siedzimy i tutaj rozmawiamy. Czasami o niczym, a czasami podejmujemy bardzo ważne sprawy. I proboszcz to nie jest ktoś jeden, tylko to jest zespół ludzi, wikariusze. Tutaj też oprócz nas, mieszkańców tego budynku, tego domu, to na tą kawę przychodzi bardzo wielu świeckich, którzy tutaj tak na stałe przychodzą, bo chcą czy wypić kawę, czy coś z czymś się podzielić. Także, że każdy ma tutaj możliwość przyjść z dobrym pomysłem i z jakimś takim pomysłem realizacji jego. Ja wiem, że te 25 lat jest trudno umieścić w naszych kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, ale dziękujemy bardzo za spotkanie. Szczególnie, że właśnie znalazł ksiądz dla nas ten czas w tak bardzo teraz zabieganym chyba momencie życia. To życie zresztą nie tylko moje, ale pewnie każdego człowieka, każdego naszego parafianina
staje się coraz szybsze. Naprawdę brakuje nam czasu na spotkanie się, na zatrzymanie się. Dlatego też no, zapraszam. Dlatego cieszę się, że do siebie tutaj, żeby tu zatrzymać się. Zapraszam, żeby tutaj w naszym centrum znaleźć też swoje miejsce. Zapraszam na nabożeństwa do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, co wyszło, za to, co nie wyszło, żeby prosić o siły do niesienia, dźwigania tego codziennego krzyża. Dziękuję za to, że nasi widzowie dzisiaj mogli poznać proboszcza Krzyża Świętego. No, my się pewnie znamy. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszamy do parafii Krzyża Świętego. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.